Witam z tej strony NetTrend i zapraszam na kolejny odcinek z serii Broken Sword 2 The Smoking Mirror, wersja remasterowana. I cóż, nowość, jak proszę widzicie, oto ja. Z gównianą kamerką laptopową. Jak niestety widać szum, no bo kamerka internetowa, laptopowa nie jest jakoś specjalnie dobra, a za green screen służy mi zielone prześcieradło, taki bieda green screen, ale działa. Jedynym mankamentem no jest niestety kamera, która po prostu przy dziwnym, słabym oświetleniu, no i niestety cień, bo wiadomo, nie, mała lampka. Także nieoświetlony dobrze pokój. Jakby to było w dzień, to wyglądałoby to trochę lepiej, ale dobrze, że i tak jest. To taki tak eksperyment. Może się akurat spodoba komuś, czemu nie? I cóż, zaczynamy kolejny odcinek z serii. Zakończyliśmy w Marsylii. To sobie włączę. Musiałem też troszeczkę zmniejszyć rozdzielczość samej kamery. No, 720p jednak obniżało ilość klatek. No, mój laptop nie jest jakiś supraśny. I cóż, Linux jak widać sobie lepiej niż Windows radzi z kluczowaniem kolorów na chroma key. Brawo Linux. Oczywiście te stare gierki, które dadzą się na Linuxie po prostu uruchomić, to jednak wolę to zrobić na Linuxie, ponieważ nie jest on aż tak zasobożerny jak Windows. No i potrafi uruchomić więcej gier niż Windows 10 z tych starszych, więc na plus. Czekam jeszcze na tą nową implementację z WAAPI, z FFmpeg, która ponoć ma obsługiwać, znaczy OBS, następna jakby wersja ma obsługiwać ponoć intelowskiego QuickSynka, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na Linuxie pewnie będzie bardzo fajnie działało. No to już nie przedłużając dłużej, bo już 3 minuty, prawie 4. No tak jak widzicie, na niektórych tłach może widać szum, no ale tak jak mówię, to jest kamera, ale nie wszędzie to widać. W niektórych grach w ogóle tego nie widać, także dobre. Cóż. I odnośnie tej wazy, który grubas mi stłukł, chyba raczej mi się nie przyda ta waza, mam nadzieję. Jakoś nie wychodziłem daleko w przód i raczej nie zauważyłem, żeby ta waza była jakoś potrzebna. Jeżeli jest potrzebna faktycznie, no to zrobię taki myk, że po prostu poza odcinkiem sobie przejdę do tego miejsca, gdzie będzie potrzebna, no i tyle. I ją wykorzystam. A na razie lecimy tak jak jest. To już nie muszę nic sobie pisać. Mogę oczywiście sobie pisać, ale jak klikam po prostu Enter, no to ono samo już sobie lokację wpisuje. Ile grałem.
oraz procent ukończenia gry, tak można to nazwać. No i tak, zdobyliśmy już tutaj ten cygiel, ten stożek taki od tego kominka. Możemy sobie zajrzeć tutaj do gościa. No jednak, no niestety jest ten szum, no. Spróbuję coś na to poradzić, ale no... Nie wiem, czy coś tutaj to da, czy nie. Może troszeczkę jakby przesunę. Może będzie kamerka troszeczkę ciemniejsza. A nie, to już przesadziłem trochę. No ale nadal jest. To się za bardzo chyba nie zmieni. Mogę tutaj wyklikiwać, ale to... No ale... To nie ma sensu, jak widzicie. Troszeczkę rozjaśnia, już wszystko widać. Nawet jak tutaj dam, no to jest tak samo. Nie, to zupełnie nie ma sensu w tym momencie. Że trochę gamę, no ale to jak mówię, to naprawdę nie ma sensu. No, może tak. Będzie trochę mniej widoczny. No ale to i tak nic nie da. Już przestanę się już bawić tym, bo nie ma to sensu głębszego. Zmniejszyć, ale to i tak nic nie da. No nic, jest jak jest. Co widzimy, chrupki, możemy dostać te chrupki. Oh, it doesn't matter. Musimy mu wrzucić tutaj tą butelkę. The bottle had blocked the chimney and the hut was filling up with smoke. Thank you.
Możemy tam wejść. Bierzemy chrupki. Someone had once told me a piece of coal brought you luck. Who was I to argue with irrational superstition? Baked beans in ketchup. That mug was a health risk. I decided to leave it where it was. Coś tu jeszcze możemy popatrzeć. Box. The box contained nothing but blank forms. Czyli nic. Czyli mamy wszystko, co chcieliśmy, tak sądzę. Teraz by się przydało. Faktycznie troszeczkę. Nie przesadzajmy z tym. Niech będzie troszeczkę bardziej jasno. Filtry graficzne, po prostu. No nie, to nie to. Może wyostrzenie trochę więcej. Się tu kamerka zatrzymała. Świetnie. Nie wiem czemu tak. Uwielbiam jak mi się kamerka zatrzymuje. Dobra, zrobię na chwilę cięcie i zaraz wracam. Będę musiał zmontować to wideo. Tak jak należy. No okej, jestem z powrotem. Powinno być teraz wszystko okej. Już nic nie będę grzebał. Nic. Kompletnie gramy. No okej. Tutaj musimy zwabić piesia chrupkami. Hey, 20. Come and get it, boy. Nie tak? Hey, 20. Come and get it, boy. No, powinien tu podejść. O, właśnie. Jak sobie wciska. Bosakiem robimy mu boom. Twinge of conscience as I prepared to give the dog a dunking. It soon passed.
I sru. As I'd expected, the dog could swim like a... well, like a dog. Co ty powiesz, George? Pies pływa jak pies. O, świetnie. Cóż za błyskotliwość. Teraz możemy się przedostać. Tutaj. Tak, i tutaj... O. No trudno ich już będzie, ten szum. I tak nic z tym nie poradzę. I tak lepiej niż oglądanie mojego pokoju. Dobrze by tutaj było zapisać. Na wszelki wypadek. Okej, sobie przechodzimy tędy. Idziemy sobie na górę. Metal housing prevented me from getting to the fan. It was a duct from a ventilation fan. Spróbujemy busakiem. Nie? Aha, to tutaj bosakiem. That did the trick. The fan clunked and shorted out as its blades were mashed by the boat hook. Hey, you make any more noise, I break your arms. That bully needed to be taught a lesson. Garzak's already mad because we didn't get the stone. You give me any trouble, I'll tell him it was all your fault. Karzak, that must be his boss. Okej. No, raczej nie polecałbym z nim teraz rozmawiać. Musimy jakoś wykurzyć tego drągala. To jeszcze sprawdzę, bo może czegoś tutaj zapomniałem. Raczej nic nie zapomniałem. Hmm.
Mamy dużo slotów, aż 8, więc możemy sobie pykać do woli. Lepiej trochę więcej zasejwować, niż później przechodzić jeszcze raz. Who is it? Dostawca pizzy. No możemy pogadać z nim. Is this Condor Transglobal? Nobody here. Go away. I'll give you 5 seconds to let me in or I'll bust down the door. Okay. I'm coming. He didn't sound too happy. A, wchodzimy tutaj na górę. Najpierw raz klikamy beczką. Na beczkę, to znaczy. Żeby podszedł tutaj. I jeszcze raz, żeby go zepchnąć. Jezu, aleś ty jesteś powolny, George. I sru. Jammed shut. Okej. Więc włazimy do środka. There was a notice board beside the desk with an assortment of paperwork on it. No to i oglądamy. Cóż to takiego tam jest? Among the paperwork which adorned the notice board was something which caught my eye. It was a delivery note from Condor Transglobal, and the address was Coromante City. Okay, coś jeszcze? Tu z szuflady możemy coś powyciągać. There was nothing else of any interest on the notice board. No to do szuflady. The only interesting thing I found was a small brass key. Yeah, tutaj coś możemy pogrzebać. It was locked. Serio? The room was filled with transglobal crates. Serio. Whoa! Don't shoot! The little guy had a blowpipe. That confirmed my suspicions about what had happened to Nico. I waited for him to shoot me, but it didn't happen. Instead, he seemed to want to tell me something. What? What do you want? He seemed excited, almost desperate. What did he want so bad? Hi, I'm not going to hurt you. Coromante. Is that where you're from? Coromante City? Coromante, Coromante. Okay, okay.
What have you done with my girlfriend? Huh? I am not leaving without her. Where is she? He didn't appear to understand me. This was the dart you used to knock out my girlfriend. If she's come to any harm, I will count you personally responsible. Lotte kapejtu w nor! No, zrozumiałem go. Jak nic. Dobra, dajmy mu ten kluczyk. What does this key unlock? Huh? Hey, you're manacled. Who did this? That big thug? I'm gonna set you free, okay? Yeah, a on ucieknie. Hey, come back here! Chciałbyś. The little guy had gone to ground amongst the stack of crates. Okej. Co tutaj mamy? Jakąś windę, tak? Just in time. Interrupting the beam of light kept the doors from closing and stopped anyone from using the elevator. But what now? Właśnie, co teraz? Skrzynka? There. That would keep the doors from closing. Okay. The crate was labeled Danger. Live contents do not drop. There were small holes in the top and sides and scratchy noises coming from inside. The statue looked as if it was Central or South American in origin. Tu chyba gdzieś coś tu było. Tu gdzieś chyba. No. Albo i nie. The statue looked as if it was central. The statue looked way too heavy. There wasn't enough room to move the handle. To chyba coś jest, czy nie? Nothing happened. That was probably because the elevator was already on this floor. No, tu coś mamy. I noticed a faint mark on the wooden floor. Zbadamy to.
There was an arc-shaped scratch on the floor, as if a door had been opened in the nearby wall. My fingers traced the outline of a secret door in the wall. Then I found a small round stud, which was set flush to the surrounding wooden paneling. Just as I'd hoped, a secret room. I któż tam jest? No, kto tam jest? Nico! Jej, bonus, comic artwork. Unlocked. Super. Will you look at this? It was a small statue of a kneeling figure in an ornate headdress. The head was hideous, with huge staring eyes set in a decomposing face. Hey, somebody's marketing Labano dolls. Hold still. This might hurt a little. Ow! Think yourself lucky you don't have a mustache. About time. You could at least have helped me before grabbing everything you could find. Not so loud. They'll hear you. Get these ropes off me right now. You know, the mood you're in, maybe that's not such a good idea. Where's Pablo, the big guy? Out cold. Too much wine doesn't agree with him. Are you okay? Of course I'm not okay. Untie me this instant. There. How are you feeling? Oh, thanks, Georges. How on earth did you find me? I knew Ubier had been in Marseille. But never mind about me. How about you tell me exactly what's going on, starting with that Mayan stone? I picked it up from one of Karzak's men in Paris. I was expecting a consignment of narcotics. Drugs? Yes. The proof I needed to expose Karzak's smuggling operation. I'd set it up to act as his courier, and once I had the proof, I planned to go straight to Inspector Mou. But instead of the dope I'd expected, they sent me that stone instead. And to find out more, I called Professor Ubier, who invited me to his mansion. At least, I thought it was Ubier. I don't get it. If Karzak's business is drugs, why is he so desperate to get his hands on that stone? Maybe it has some significance to the local people in Central America. It could be Karzak's means of getting them to work for him. Anyway, we've got to get out of here. Nico, wait! No. Nie, to w sumie już nic nie ma. Okej. Zaraz będziemy kończyć, tylko rozwalimy drzwi. We can't use the elevator. If that thug Pablo is recovered, he'll be waiting for us. We've got to do something. Where does that door lead to? I'm not sure. Mamy tą tasiemę. Możemy zakleić tutaj czujnik. Hopefully the tape would prevent those doors from closing and stop the Indian from being able to call the elevator. Możemy to już przesunąć. A sturdy beam was jammed across the doors.
These doors were not going to open. The statue looked as if it was Central or South American in origin. Ah, fine. There wasn't enough room to move the handle. Musimy użyć tych kajdan. The short chain stopped the cuffs reaching from the statue to the winch. Co? Teraz ten sznurek. Więc zobaczymy, czy to podziała. Rope wasn't long enough to reach the pulley. Serio? Psie. The short chain stopped the cuffs reaching from the statue to the winch. The rope wasn't. Nie, aha, to majtki? Też nie? The rope wasn't long enough to reach the pulley. Aha. Okay. Musimy to przesunąć. Podnieść. The pallet rose about 6 inches off the floor, and I said a silent prayer to whoever had discovered the power of hydraulics. What on earth are you doing? Trying to raise the statue so I can hook it to that pulley. Is that really going to help us? I like to keep myself occupied in times of stress. Okay, spróbujemy popchnąć. It was too heavy for me to move on my own. Podchodzimy do Niko i prosimy ją, żeby nam pomogła. Jak pomoże. Gdzie to było to? Chyba. Could you give me a hand to push this statue? What for? This, my dear, is our passport to freedom. If you say so. Jaka marudna. Okay. Push. Great teamwork. Nice to be working with you again, Mr. Stobart. Ta, teraz to już ja taka miła zrobiła, co? Come on. Rusz się.
No, w końcu. A cable stretched way out across the docks to a building in the distance. Okay. Gdzie my mamy to? Tu i tu. Nico, I have a great idea. No i mamy koniec. Josh, where have you been? Never mind that. Do you have the Mayan stone? Maybe I have, but Don't argue, Andre. Give the stone to Josh. Well, of course. If you say so, Nicole. Thank you so much, Andre. Josh, he told me you'd been kidnapped, my dear. I'm glad to see he was mistaken. Oh, but it was true. If it hadn't been for Josh, I wouldn't be here now. It's not finished yet. Karzak's thugs will be back for that stone, you can bet. The best lead that we have is Coromante City. Coromante? It's in Central America. That's where Ubier gets his artifacts. That's all we needed to know. Come on, George. Okay. Nie chcę przerywać. Coromante, the traveler's rear entrance to Central America. Well, that's how it was translated in the brochure. We didn't know what we were looking for, but the offices of Condor Transglobal seemed a good place to start. No dobra. O Jezu. Tutaj to już w ogóle widać. Straszne. Hey, it's market day. I don't see any cabs. Let's ask someone how to get to Coromante City. Okay. Keep your eyes peeled for any sign of Condor Transglobal. Teraz już taki szum widać, że o Jezu. Nie. Muszę jakąś lepszą kamerę wynaleźć. Dobra, kończymy i cóż, do następnego i... Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.